była taka, że tak powiem, nagonka na pana, jak pan był ze swoich czasów ministrem rolnictwa, przez sadowników, niedocenianym. A w momencie, kiedy pojawiło się hasło, że będzie ministrem pan Grzegorz Puda, nagle sadownicy zrozumieli i otworzyli oczy, że minister Ardanowski no nie był taki zły, jakby się nam wydawało, tak? I jakby mógł pan określić z swojego spostrzeżenia, załóżmy, obecnego ministra, jego poczynania dla branży sadowniczej, tutaj się będziemy ku temu skierować. Czy widzi pan, że to jest dobry minister? Jak pan ocenia jego pracę? Nie namówimy pani na komentowanie mojego następcy, to każdy po owocach jest oceniany. Ja wiem, że żaden minister nie będzie w stanie w 100% spełniać oczekiwań rolników, również w tym zakresie sadowników. Natomiast pierwszy raz w historii, kiedy odchodziłem z funkcji ministra, za bardzo zdecydowaną postawę niegodzenia się z tak zwaną piątką dla zwierząt. Ona nie dotyczyła sadowników, dotyczyła produkcji zwierzęcej. To wtedy rolnicy bardzo masowo przyjechali do Warszawy bronić swojego ministra. Takiej manifestacji w Warszawie około 80 tysięcy ludzi nigdy nie było, żeby pokazać, że akceptują te moje działania, często bardzo trudne, bo przecież w rolnictwie nie ma prostych rozwiązań. To są sprawy trudne i trudniejsze. Więc uważam, że pomimo tego, że nie jest tak, że wszystkie działania były zawsze skuteczne, że ten okres mojego urzędowania był dobrym okresem dla polskiego rolnictwa. Cieszyłbym się, gdyby następne lata były podobne. Problem sadowników jest problemem złożonym. Oczekiwanie, że Ministerstwo Rolnictwa rozwiąże wszystkie problemy branży, jest nieporozumieniem. To jest duża branża, chwalimy się nią słusznie, efekty widać, jesteśmy dużym producentem nie tylko jabłek, ale bardzo wielu innych owoców. Jabłka są może naszą szczególną specjalnością. Natomiast również są ogromne problemy wynikające ze struktury sadownictwa. Ciągłe przekonanie, że wróci jeszcze kiedyś rynek rosyjski. Już nie wróci. Rosjanie stają się wielkim producentem owoców. Oni będą kiedyś zalewali świat swoimi produktami. Podobnie jak to czynią ze zbożem. Kiedyś byli skazani na import ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili eksportują około 50 milionów ton zboża. To samo będzie z jabłkami. Ogromne nasadzenia na południu Syberii, wzdłuż Amuru na przykład, zresztą to dotyczy również innych krajów, na przykład w Azji Centralnej, sprawiają, że już na tamtym rynku my specjalnie nie będziemy mieli czego szukać. Dlatego trzeba zmieniać również strukturę odmianową, sadzić to, co na świecie jest sprzedawane, inwestować w mechanizmy ochrony sadów przed przymrozkami, przed gradem. Sadownicy wiedzą, jak to czynić. A jeżeli mówimy teraz o produkcji, jest duża. W 2018 roku to był rekord i wtedy pan jakby poczynił kroki w związku z Eskimosem. Jakby pan, załóżmy, teraz z perspektywy tego, jak to się wszystko potoczyło oczywiście, ocenia pan pozytywnie tego Eskimosa, czy jakie pan ma zdanie? Wie pani, produkcja w tym roku będzie niewiele mniejsza jak w 18, bo zbiory są również bardzo duże. Szacuje się, że około 1 000 000 ton więcej niż w roku ubiegłym. Są jeszcze niektóre chłodnie pełne jabłek zeszłego roku. I dochodzi do tego wielka podaż jabłek uszkodzonych przez grad. One nie nadają się na deser, nie są jabłkami deserowymi, a mogą być znakomicie wykorzystane do produkcji soku czy musu jabłkowego. Nie wolno ich zmarnować. To ja nie godzę się ze stwierdzeniem nadprodukcja czy klęska urodzaju. To jest i głupie, i jednocześnie niemoralne. To jest grzech, takie mówienie. Jak to zagospodarować wszystko, żeby z jakimś ekonomicznym sukcesem przełożyło się i dla sadowników, i dla tych, którzy będą to skupowali. Problemem w Polsce, który wystąpił wyjątkowo brutalnie w 2018 roku, ale występuje również i w tym roku, jest to, że przetwórstwo jest zmonopolizowane, jest skoncentrowane. Jest kilka firm, w tym jedna niemiecka, bardzo duża, która poprzez sieć pośredników trzyma sadowników za gardło, dyktuje warunki cenowe, jakie jej się podobają, mając w nosie koszty produkcji w gospodarstwach i interes rolników. Mnie się udało wtedy to przełamać w sposób dość chaotyczny, bo raptem kilka dni było na to, żeby ten mechanizm przeprowadzić. Była oczywiście
oczekiwania sadowników ogromne, grozili jakimiś protestami, chociaż to na mnie nie robiło wrażenia, przede wszystkim to, że ja wiem, jak ciężką pracą jest praca sadowników, ile trzeba zainwestować, jakie są nakłady i co, i wtedy godzić się na to, że jabłka były po 10 groszy za kilogram, a nawet niektórzy... 8, 6. Nawet mniej. No przecież to jest bandytyzm. A wie pan teraz, po ile są jabłka przemysłowe? Tak z ciekawości. 20 kilka oferują. Tak, zgadza się. A jabłka deserowe w sklepach ile kosztują, panie ministrze? Jak pan by tak orientuje się? Ja mam swój sad, więc tam nie kupuję jabłek w sklepie. One są zawsze droższe, to jest oczywiste. To jest zresztą pytanie o strukturę sadów w Polsce również w zakresie końcowego przeznaczenia. Jeżeli ktoś bardzo intensywnie chroni sad, żeby mieć jabłka deserowe, a potem mówi, że no, nie wyszło, nie ma gdzie sprzedać i próbuje je wepchnąć jako jabłka do przemysłu, oczekując bardzo wysokich cen, no to się myli. Ale powinniśmy się skupić na przemysłowym czy na deserowym? Rozdzielić jedno i drugie. Czyli bez przemysłu nie przeżyjemy też? Nie. Zbyt dużo mamy sadów, żebyśmy mogli tylko jabłka deserowe sprzedawać. To jest niemożliwe. Zresztą produkcja soku, gdzie Polska jest tutaj potentatem, jest czymś bardzo wartościowym. Ja zresztą rozszerzyłbym, to jest problem od wielu lat trudny do rozwiązania, produkcję cydru. To byłoby znakomitym rozwiązaniem i by sprawiłoby, że właściwie nadmiaru byśmy nigdy nie mieli. No tak, tylko że jeżeli jest... A to nie będzie prowadziło do alkoholizacji nie, to nie są alkohole wysokie, wysokoprocentowe, to są prozdrowotne napoje, które są pite w Europie Zachodniej na ogromną skalę. W Polsce problem cydru przede wszystkim wynika ze złego opodatkowania piwa, czy tego, co się piwem nazywa, bo to nie jest żadne... To już trzeba do ministerstwa, prawda? Do Ministerstwa Finansów, to musi być w ostateczności decyzja rządu. Nie może być sytuacji takiej, że alkoholizowane z spirytusem piwa bardzo mocne, 10-12%, mają bardzo niską akcyzę, bo ona jest rozliczana nie od zawartości alkoholu, tylko takiego wskaźnika plateau, czyli zawartości słodu, a cydr, który jest czymś wartościowym, czymś prozdrowotnym, nie może się przebić, bo będzie zawsze istotnie droższy, nie ze względu na składniki i produkcję, tylko ze względu na całkiem inaczej liczoną akcyzę. Wracając do tego 18 nieszczęsnego roku, ja jestem przekonany, że pokazałem, że państwo nie może być bezradne, nie musi być bezradne, że państwo może, jeżeli chce. To jest pytanie o wolę, o chęć. Może interweniować na rynku na bardzo niewielką skalę, bo nie o to chodzi, żeby utworzyć państwowe ministerstwo skupu. To nie wróci, to za komuny tak było i ten mechanizm nie wróci. Ani też ustalania cen przez rząd czy przez jakieś tam agencje rządowe. Natomiast współpraca z firmami, które mogą na rynku zagospodarować kilka procent rynku po godziwej cenie, która jeszcze odpowiada również im i tych instytucji oczekiwaniom i dochodom, może stabilizować cały rynek. Na tym była oparta ta interwencja prowadzona przez jedną z firm, której notabene państwo się nie odwdzięczyło. Firmę, którą przeciwnicy, którzy nie chcą, żeby kiedykolwiek do podobnego mechanizmu doszło, czyli że państwo przez wybrane firmy będzie interweniować, żeby nikt się nie odważył nigdy do takiego działania, to wtedy był taki zmasowany atak na Eskimosa, również na mnie, na wszystkich, którzy mnie w tym wspierali. Ja jestem przekonany, że to było działanie, może inaczej należało je przeprowadzić. A mam takie wrażenie, że sadownicy byli niewdzięczni wobec pana? Że pan wyciągnął rękę, chciał pomóc, spotkał się z taką niewdzięcznością? Nie, wie pan, ja mam bardzo wielu przyjaciół sadowników, a nawet bym powiedział, że... Po czasie dochodzę do wniosku, że takiego ministra, który byłby na tyle odważny, to nigdy nie było. Oczywiście. I ja nie zajmuję się polityką, żeby wdzięczność ludzi też jakoś tam codziennie oczekiwać. Taki się nie urodził, sobie wszystkim dogodził. Natomiast działania na rynku, które mają wzmocnić dochody rolników, będę zawsze podejmował i będę w tym kierunku działał. Wtedy sprawa była prosta. Czy ta różnica między 10, a nawet mniej groszy za kilogram, a oczekiwaną wtedy przez sadowników ceną wtedy 30-35 groszy, ona wtedy odpowiadała oczekiwaniom sadowników za jabłka przemysłowe. W tej chwili to jest za niska cena. Analizy mówią, że spokojnie przetwórcy
mogliby zapłacić 40 groszy za kilogram jabłek do przemysłu. Mogliby, ale nie muszą. No nie muszą, bo jest dziki rynek. Mhm. Rynek, którego państwo w żaden sposób nie reguluje. Nie jest w stanie kontrolować. W tym roku sytuacja międzynarodowa, rynek amerykański, zbiory w Chinach i tak dalej, spokojnie dają przetwórcom możliwość zapłacenia 40 groszy i jeszcze będą mieli bardzo dobry zysk. Wtedy, w 18 roku, ta różnica między tą ceną 10 czy mniej groszy za kilogram, a tą ceną pożądaną przez rolników wynosiła, szacuje się, 500-600 milionów złotych. I one poszły do sadowników, trafiły do sadowników, a nie do niemieckiej firmy. Ta firma się wściekła, to jest oczywiste. To było wykorzystanie i układów politycznych, i służb specjalnych, i wszystkiego, żeby po pierwsze zohydzić ten mechanizm interwencji, który wprowadziłem, a drugie, żeby nikt nigdy więcej się nie odważył czegoś takiego przeprowadzić. A ja uważam, że państwo powinno to robić. Czy pan minister Grzegorz Puda miałby, że tak powiem, odwagę tak się postawić? Jak pan ocenia? Nie wiem, nie widzę jakoś specjalnie odwagi u niego w podejmowaniu trudnych wysiłków, trudnych działań na rynku. Tutaj mechanizmem, którego niestety nie ma i nie wiem, czy będzie, miał być holding spożywczy. Tak. Holding, którego rolnicy oczekują jak kania dżdżu. A dlaczego tego nie ma? Bo to już to temat jest poruszany za pana kadencji. To jest pytanie bardzo dobre. Wszystko jest przygotowane. Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało wszystkie podstawy prawne. Tam jest, bardzo chcę pochwalić ministra Sasina, ale jeszcze bardziej jego zastępcę, pana ministra Andrzeja Śliwkę, który przygotował wszystko i holding mógłby już od roku... Czemu jego nie ma? Czym jest problem? Bo nie ma decyzji politycznej. Czyli pan Grzegorz Puda blokuje to minister rolnictwa. No właśnie. Nie do końca jasna postawa pana premiera. Chodzi o to, nie wiem... Może nie doceniają po prostu rolników? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to najczęściej o pieniądze. Holding poprzez swoje działania stabilizujące wpływałby na podnoszenie cen rolnikom. Byłby pewnego rodzaju utrudnieniem dla przetwórców. Musieliby jednak liczyć się z tym, że jest poważny gracz na rynku, którego celem biznesowym jest zarówno zarobek, ale również poprawianie pozycji rolników na rynku. Więc może chodzi o to, żeby nie tworzyć holdingu, żeby tym wielkim firmom przetwórczym, w dużej mierze zachodnim, żeby nie popsuć dobrego samopoczucia i wielkich zysków, jakie na chłopach mają, otrzymują, uzyskują i tak Panie dalej, ministrze, i tak dalej. Ja już nie będę zagadywać, mam ostatnie pytanie. Powiedział pan, że pan też ma swój sad. Jakie odmiany pan ma? To tylko takie końcowe pytanie. To jest sad dla moich wnucząt. Już jestem w wieku, gdzie cieszę się gromadką wnuków. I mamy bardzo tradycyjne odmiany. To jest niewielki sad właśnie na potrzeby rodziny. Są renety, są papierówka landsberska, malinówka, żelaźniak, czyli te odmiany, które już w tej chwili się w sadach przemysłowych, towarowych nie znajdzie. One są może trochę odporniejsze, ale przede wszystkim to są te smaki, które pamiętam. Ale nie zachęcam wszystkich do tego, żeby tworzyć malutkie sady przy domach, bo mimo wszystko to wymaga dużego profesjonalizmu. Również jakąś utopią jest to, że można uzyskać przyzwoitej jakości plon i cieszyć się nim bez stosowania środków ochrony roślin. Na swoje potrzeby. To również musi to wszystko być stosowane. Mądrze, logicznie, to jest wielka wiedza. Bycie nowoczesnym sadownikiem to jest nie byle co, to jest naprawdę duża wiedza do tego potrzebna. Więc czasami lepiej kupić z pewnego źródła, od zaprzyjaźnionych, znanych sadowników, czy też w sklepach, ale mając jakby przekonanie, że kupujemy coś naprawdę dobrego, niż tam koniecznie mordować się samemu z tym. No ale z faktu, że ja mieszkam na wsi, mam gospodarstwo rolne, nie sadownicze, tylko rolne, no i te potrzeby wnuków się pojawiły, więc te odmiany tradycyjne. Zresztą chcę zareklamować również Towarzystwo Miłośników Dolnej Wisły z panem dyrektorem Jarkiem Pająkowskim ma kolekcję około 200 odmian, starych odmian, które były na Pomorzu wzdłuż Wisły uprawianych, i śliwy, i wiśnie, i czereśnie, i gruszki, i jabłka. To wszystko, co było przez wieki tam wyhodowane. Można tam drzewka kupić do amatorskich upraw, bo one się do upraw intensywnych nie nadają. Tu hodowla poszła bardzo mocno do przodu, te jabłka są wspaniałe, które są. Na pewno trzeba starać się unowocześniać, iść w kierunku innowacyjności. Hodowla musi również iść w kierunku
odporności, choćby na grzyby, ale nie ma złudzeń. Nowoczesne sadownictwo nie jest w stanie obyć się bez nawożenia i bez skutecznej ochrony, a rolą firm produkujących, koncernów produkujących środki ochrony jest to, żeby dostarczać nowe generacje tych bezpieczniejszych, lepszych, tych, które będą służyły, a mniej truły. Natomiast tego nie widać w tej chwili, jest wycofywanie setek substancji aktywnych. No może ministerstwo, może, chociaż też nie mamy takiej bardzo możliwości szansy dyskusji w tym polu, ponieważ to jest jedno założenie Zielonego Ładu, tak, który prowadzi do tego, żeby tych substancji ograniczyć tak, jak tylko, najwięcej. Bezkrytyczne podejście do Zielonego Ładu może doprowadzić do zniszczenia rolnictwa. Oczywiście, znaczy konsumenci nie są gotowi na jabłka takie przemysłowe. To jest również kwestia ceny żywności. Jeżeli rolnicy mają wszystko ograniczać, to czy konsument będzie świadomy, ile za to trzeba będzie wtedy za ten produkt finalny zapłacić. Ja uważam, że nie zmarnowałem czasu w Ministerstwie Rolnictwa. Życzę każdemu następnemu ministrowi, pan minister Puda też pewnie wieczny nie będzie na tym stanowisku. Chodzi o to, żeby realizować pewną korzystną dla wsi, dla rolników politykę, a czy minister się nazywa Ardanowski, Puda, czy jakikolwiek inny, bo wszystko na to wskazuje, że zmiana niedługo będzie. Chodzi o to, żeby była kontynuacja pewnych dobrych praktyk, dobrze ocenianych przez rolników, przez sadowników, a że moje działania były dobrze oceniane, to świadczą również wyniki polityczne kolejnych wyborów, gdzie PiS, Prawo i Sprawiedliwość, również pan prezydent Andrzej Duda wygrali tylko dlatego, że tak masowo wieś poparła. To była również ocena moich działań. Jestem tego świadomy, nie podnoszę tego, bo takie, powtórzę, oczekiwanie na jakąś wdzięczność jest trochę może czekaniem na cud, ale cieszę się, że zapisałem się w tym polskim rolnictwie pozytywnie i że czasami od razu, niektórzy po czasie, dobrze oceniają to moje urzędowanie. I tym kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję.